Okej, tu Mr. Z i witam w zbrojowni Warframe. Tym razem będzie odcinek robiony trochę na szybko z uwagi na to, że w sobotę okazało się, że musiałem pójść do roboty. Nie było kiedy poskładać faktycznego odcinka, który swoją drogą myślałem, że potrwał o wiele krócej. Myliłem się. Tak więc już od pewnego czasu gram sobie Revenantem i stwierdziłem, że po prostu pogadam chwilę o nim. Jak na razie wygląda na to, że... Revenant jest mocno polegający na czasie trwania, bardziej niż jakikolwiek inny Warframe. I chwilowo działam w ten sposób, że olewam praktycznie wszystkie inne staty, łącznie z... wszystkie inne staty, no dobra, może nie licząc wydajności, żeby tylko zwiększyć czas trwania. Zasada jest prosta. Pozwalamy się trafić jakiemuś frajerowi, tylko nie temu. Na przykład temu, świetnie. Przejmujemy sobie gnoja. I obserwujemy, co się dzieje dalej. Generalnie akurat infeści są... Generalnie infeści są całkiem nieźli w tym temacie, szczególnie jeżeli przejmie się infesta, który zadaje obrażenia wielu naraz. I elegancko infekują się nawzajem wszyscy kontrolą umysłu od Revenanta. Generalnie bardzo podoba mi się ten Warframe. Spełnia troszkę podobną funkcję co Necros, więc no, wiadomo czemu właśnie to mi się podoba. Kurde, fajnie ten. Nie, jak korodujący może być. I póki co muszę go odpowiednio przeformować i jeszcze trochę deexpić, żebym mógł spokojnie z czystym sercem zrobić o nim materiał. Ogólnie z tego co widzę można iść albo w zdolność pierwszą, drugą i trzecią jednocześnie. Mając tak główny fokus we wszystkie po trochu. Chyba będzie koniec końców moim docelowym buildem, ale jeszcze nie jestem pewien. Albo po prostu tylko w ostatnią. I wtedy faktycznie dzieją się całkiem niezłe czary, mówiąc szczerze. Tak czy inaczej... trzech. Po prostu w prime? Tak. Tak czy inaczej, jak na razie Revenant jest jak najbardziej ciekawą dla mnie opcją, tak jak powiedziałem, z uwagi na podobieństwo do Necrosa, tylko że nie trzeba nikogo zabijać. Goście pozostawiają się sami. Więc jakby krzyżówka Necrosa i Nyx tak naprawdę z większymi zdolnościami bojowymi niż Necros, ale mniejszymi niż Nyx poniekąd. W sumie z drugiej strony jestem taki 100% pewien. Tak jak powiedziałem, jeszcze będę to wszystko testował. Nie jestem na 100% pewny tego wszystkiego, co mówię, ale jak na razie jestem jak najbardziej zadowolony z efektów. Chociaż przeciwnikach, którzy strzelają jednak troszkę to ciekawie wygląda z tego względu, że widać co się faktycznie dzieje, widać, że są przejęci przez Revenanta. A tak to... No coś dobra, nie pokazałem jeszcze pozostałych tych skillidów po kolei. Wszyscy przeciwnicy atakowani pozostałymi skillami, w sensie trójką i czwórką, otrzymują więcej obrażeń, jeżeli są pod wpływem pierwszej zdolności. A pierwszą zdolność można rozprzestrzeniać w dość prosty sposób, poprzez przeciwników zadających sobie nawzajem obrażenia. Wraz tutaj. Ignorujesz mi gnoju! Okej, dobra. Znajdźmy jakąś grupkę frajerów. No chodź. Okej, czyli tak. Pyk. Został ogłuszony, ponieważ trafił mi, kiedy miał aktywną drugą zdolność. Druga zdolność nie ma czasu trwania, ma po prostu ilość użyć. Może zaatakować się do trzech przeciwników. Czterech, później więcej jeszcze w późniejszym czasie. No tak, zapomniałbym. Jeżeli mamy tutaj gościa, który eliminuje wszystkich z dużą prędkością, czyli na przykład jakaś Ember czy coś w tym kierunku, to mentalnie nasze klony są, znaczy nasze klony, to nie są klony, nasi kontrolowani goście są o kant dupy rozbić, ponieważ dalej da się do nich strzelać. Więc no, feedowo wam nie pokażę za bardzo niczego, mamy tutaj kilku innych napierdalaczy, no i... nope. Więc zamiast prezentacji będziecie musieli mi wierzyć mi na słowo. Pierwszy skill powoduje, że cel zostaje przejęty przez nas, zdominowany.
atakuje swoich dawnych sprzymierzeńców i atakami jakby rozprzestrzenia tą dominację na inne cele. Może ten sposób się, może się to mnożyć w ten sposób trochę jak w wypadku spora Saryn, gdzie później goście biegają nawet po innych pomieszczeniach, ale my o tym nawet nie musimy nawet wiedzieć. I zadają wrażenie innym, rozprzestrzeniają miłość jeszcze bardziej. Oj, calm the fuck down. Zbieranie tej baterii i gadanie tam przy czymś średnio idzie. Że druga zdolność to jest coś, co powoduje, że gdy otrzymamy wrażenie od przeciwnika, a okazuje się, że... Gdy otrzymujemy wrażenie od przeciwnika, zostaje ogłuszony. I no, przez jakiś czas po prostu nic nie robi. W tym momencie możemy rzucić na niego pierwszą zdolność za darmo, no i zaczyna się ruszać i nawalać swoich dawnych ziomków. Potem mamy trzeci skill, który powoduje, że zmieniamy się w falę energii. I robimy tak. Dystans, na jaki lecimy, jest zależny nie od zasięgu zdolności, a od czasu trwania, z tego co widziałem, ponieważ nawet mając czas trwania, znaczy dystans zdolności bardzo niski po użyciu Narrow Minded, w dalszym ciągu leciałem przez pół mapy więcej. Zdolność to powoduje, że wysysamy tarcze i zdrowie z wszystkich trafionych przeciwników i zdajemy więcej obrażeń, wysysając jednocześnie więcej zdrowia i tarcz z gości, którzy są pod wpływem pierwszego skilla. Tak więc, jeżeli mamy hordę frajerów, to możemy po prostu przez nią się przerąbać i w ten piękny sposób po prostu sygnalizować sobie całą tarczę i całe zdrowie. Ostatni skill z kolei powoduje, że zaczynamy tłuc trochę jak sęczęci. No, zresztą co ja będę gadał, to akurat mogę spokojnie pokazać, gdzie są przeciwnicy. Jesteśmy dyskoteką. Możemy wcisnąć spust, żeby zwiększyć zużycie energii, ale zwiększyć też szansę na status i obrażenia, z tego co kojarzę. Przy czym jeszcze bardziej zwiększymy obrażenia gościom, którzy są objęci działaniem pierwszego skilla, więc no, po raz kolejny synergia. Czyli standardowe combo, jeszcze raz to. Odpalamy dwójkę, łapiemy paru gości na ten, na smycz. Czekamy chwilę, używamy trójki, jeżeli mamy za mało... jeżeli mamy za mało życie lub tarcz. Używamy czwórki, jeżeli chcemy wszystkich wykończyć naraz. Lecimy dalej. Dodatkowo przeciwnicy, którzy zostali zabici w trakcie bycia przejętym przez pierwszą zdolność, często stoją taki śmieszny gejzerek, który wystrzeliwał jeszcze parę pocisków w powietrze. Nie skupiam się specjalnie na tej mechanice i czemu czasami te pociski wystrzeliwują i szukają przeciwników trochę jak w wypadku pierwszego skilla Oberona. Ale no jeszcze, jak będę robił materiał generalnie o tym Warframe, kiedy już go obczaję dokładnie, no to wtedy, że tak powiem, będę się wypowiadał dalej, nie? No i to na razie jest wszystko, jeśli chodzi o Revenanta. Podejrzewam, że dorzucę go w jakiś składający rzeźnikę za jakiś czas, ale nie za szybko, bo w kolejce jest już ustawiony Atlas. Więc no cóż, wszystko po kolei. Zanim skończymy, chciałbym jeszcze podziękować dwóm osobom, które wspierają proces formowania Revenanta i moje testy na nim. No, a teraz trzymajcie się, Teno.